zmarli. Wszyscy zmarli, czyli zarówno ci, którzy zostali wyświęceni, czyli wierzy się, że osiągnęli niebo, jak i ci, którzy w czyśćcu cierpią, ale im jest poświęcony ten drugi dzień właśnie, bo ten pierwszy, ja się może odwołam do takich obrazów, to sztuki, tak jak przed, które nawiązują do tych dwóch dni, przy czym ważne są też teksty, do których się odnosi liturgia. Pierwszy to jest przede wszystkim obraz niebieskiej Jerozolimy, tak jak ją przedstawia Apokalipsa świętego Jana. I dawniej unikano w tym kontekście odwołań, przedstawień walki ze smokiem, z szatanem. To ma być taka wizja nieba triumfującego i jedności tych, którzy już w nim są, z Chrystusem oczywiście w centrum, z tymi, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi. Natomiast ten następny dzień poświęcony jest wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych, czyli tych w czyśćcu cierpiących, tak zwanego Kościoła cierpiącego, jak również wszystkich naszych bliskich, co do których losu nie jesteśmy zmarłych, co do których losu nie jesteśmy pewni. Ale teraz wspominanie zmarłych i poczucie związku z nimi, to co zresztą w tej chwili jest też takie ważne, poszukiwanie swoich korzeni, rekonstrukcję, pamięć. Pamięć, która jest, wydaje się w tej chwili, ważniejsza niż historia czasami. Więc to święto ma, jak powiedziałam, moc kreacyjną w tym sensie, że ludzie, którzy się nie widzieli od dziesiątków lat czasami, to przy tej okazji spotykają się przy mogile, przy grobie albo poszukując swoich bliskich. PRL podjął próbę jakiegoś rodzaju przekształcenia Dnia Wszystkich Świętych. Po pierwsze, eksponując bardzo mocno tą nazwę, która wydawała się nazwą nieodwołującą się do religii Święta Zmarłych, a równocześnie próbując budować taki, nie mogąc zablokować samego istnienia tego rodzaju święta, próbując budować taki całkowicie laicki charakter. Czy w ogóle takie święto może być zbudowane na bazie wyłącznie laickiej, czy poza religijnej? To przypomina się od razu Bareja, prawda, i wznawiamy nową świecką tradycję, ale to święto, ta uroczystość bardzo pokazuje, że jednak ideologia zwykle przegrywa z rzeczywistością i tutaj tą rzeczywistością najmocniejszą, bo przegrywa ze śmiercią, znaczy śmierć, trudno jest odnosić się do śmierci, nie poruszając jakoś sfery sakrum, czy to w formie takiej ortodoksyjnej, czy też odwołując się do jakiegoś niepokoju metafizycznego, który zawsze się pojawia w człowieku, kiedy się z tą śmiercią konfrontuje, i o ile na co dzień można o śmierci zapominać, to tego dnia się nie zapomina, tak? Bo idziemy na grób babci, dziadka, w pewnym momencie także rodziców, innych osób bliskich i sami sobie uświadamiamy tę perspektywę, więc sami się jakoś do tego, co po śmierci musimy odnosić, choćby negatywnie, ale to zawsze ten punkt odniesienia pozostanie. I jakbyśmy tego nie chcieli ubierać w świeckie szaty, to zawsze gdzieś ten religijny wymiar wyjdzie. Jeżeli do tego dołożymy to, że jednak większość cmentarzy w Polsce jest pod zarządem parafii, a nawet te, które są cmentarzami komunalnymi, mają na swoim terenie kaplice, kościoły, że jednak na grobach w Polsce są krzyże. Do rzadkości należą groby bez krzyża. Tak? No to jest taki dzień, który bardzo mocno przypomina nam o tym, że jednak to odniesienie religijne jest jednym z fundamentów kultury. Wspominaliście Państwo o tym,
jak bardzo to jest święto osadzone w takim potrzebie jednak odczuwania absolutu, tak żeby dotyczącego tego śmierci człowieka, a także o migrację. Jest taki pogląd, który jest dość ugruntowany, że miasto jest bardziej laickie od wsi. Ale z drugiej strony, dzisiejsza Warszawa, co ma się składać z wsi czy z miasta? To są właściwie od początku, kiedy zaczęli się w PRL-u chłopa robotnicy, od tego czasu bardzo trudno jest chyba mówić, gdzie kończy się wieś, gdzie kończy się miasto. Panie profesorze, się w tym specjalizuje, ja się na tym nie znam, ale pytanie, czy można mówić o tym, że święto zmarłych, że generalnie rzecz biorąc uroczystości religijne, które są w sposób głębszy czy bardziej religijne odbierane na wsi niż w mieście? Ja myślę, że one mogą być odbierane w sposób bardziej społeczny, w tym sensie, że w mniejszych miejscowościach wszyscy się znają, więc kiedy ksiądz przychodzi pomodlić się nad grobami, to niejako wszyscy mogą w tym uczestniczyć, ale jeżeli się pójdzie na przykład pojedzie na Brudno, przypomnijmy, że jest to jeden z największych warszawskich cmentarzy. Tak jest. I cmentarz, o ile cmentarz Powązkowski to jest taki bardziej powiedzmy historycznie, tam mnóstwo osób sławnych leży i tak dalej, on jest taki elegancki, to jest taki salon cmentarny, można powiedzieć. O tyle Brudno jest takim cmentarzem bardziej ludowym i to, co się tam dzieje w okolicach, to jest święto życia. To zresztą muszę powiedzieć, że również jeśli chodzi o tę perspektywę religijną, to jest święto życia, bo to jest święto w pewnym sensie, tak jak powiedziałam, tego triumfu Kościoła triumfującego, ale radości ze zmartwychwstania również. Więc o ile nastrój w przypadku takiej kultury rzymskokatolickiej jest smutny i poważny na ogół, tak to jakoś wyszło, o tyle jak obserwowałam prowody tak zwane, czyli święto zmarłych na Podolu, na cmentarzu prawosławnym, to tam na stałe są ustawione stoły, wszyscy przy nich zasiadają rodzinnie, ucztują, a potem dzieci chodzą i zbierają te wszystkie pozostawione na grobach słodycze, kolorowe jajka. Jeżeli obcy tam trafi, natychmiast wszyscy dzielą się z nim jedzeniem. Nie widziałam alkoholu, ale oczywiście on jest, tylko nie jawnie i nie publicznie, ponieważ zawsze on należał na Słowiańszczyźnie jednak do tej całej warstwy takiej łączenia się z duszami, można powiedzieć, w dużej mierze, bo przecież tutaj obrzędowość, zwyczaje rozmaite, takie dawniejsze, które Kościół usiłował wykorzenić, w wielu przypadkach trwają do dziś, to się nie udało. Włodzimierz Święty odrzucił islam ze względu na to, że zabrania alkoholu. Tak jest. Jest istotny dla naszej kultury, że tak do tych wie. Muzułmanie nie znają kultu świętych, nie mają święta zmarłych, więc w przypadku odwiedzania grobów na cmentarzu muzułmańskim trzeba też pamiętać, że nie należy tam palić zniczy. Tak jak odwiedzając cmentarz żydowski, nie należy zostawiać kwiatów. To są takie drobiazgi już kulturowe, regulowane, religijne, ale tak jest. A obserwując dzisiaj w Warszawie, w innych miastach święto zmarłych i wszystkich świętych, dziś, rok temu, dwa lata temu, czy na temu Mateusz Matyszka widzi takie jakieś zabijanie sakry w Dniu Wszystkich Świętych, czy ona pozostaje.
widzę jakiś rozbrat, jakąś różnicę pomiędzy takim obrazem medialnym a rzeczywistością. Czy jeżeli się rzeczywiście co roku nie jeździ na groby zmarłych, to jest... Nie wiedziałem, że takie rzeczy się zdarzają, jak rozbrat między obrazem medialnym a rzeczywistością. A jak ktoś jeździ co roku na groby swoich bliskich, czy też w swojej miejscowości i odwiedza, to większej różnicy nie widzi. Znaczy są jakieś tam drobne mody, no jednego roku chryzantemy, innego roku goździki, prawda? Jednego roku mniej fikuśne znicze, innego roku bardziej fikuśne, a tak, to wszystko zostaje takie samo. Ludzie tak samo jak rok, jak 10, jak 50 lat wcześniej stoją przy grobach, zwykle idą na nabożeństwa w intencji zmarłych bliskich. Wszystko jest takie samo. Podobno doszło nowe święto Halloween, ale tak naprawdę spotykamy bardzo rzadko. Będę chciał, żebyśmy jeszcze później w drugiej części naszej rozmowy, albo może i w tej porozmawiali na ten temat. Ale ja większej różnicy nie widzę. Nie wiem, jak to wygląda w badaniach statystycznych, ale też wątpię, aby tam jakaś różnica była widoczna. Wiadomo, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia też jeszcze z kolejną fazą emigracyjną, czyli duża część Polaków ma na groby swoich bliskich jeszcze dalej. Być może to powoduje jakieś zaburzenie, zmniejszenie tego ruchu w kierunku grobów, ale tutaj w kraju nie widać. Dziękuję bardzo serdecznie, zaraz wracamy, zostańcie Państwo z nami. Informacje dnia w skrócie. Minęła 2:30, Paulina Łukawska, zapraszam. Przypominamy, przestawiliśmy wskazówki z godziny 3 na 2. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju przygotowało nowe rozporządzenie dotyczące zmiany czasu, które ma obowiązywać do końca 2021 roku. Według Janny Sauter-Kunach z ministerstwa nie ma dokładnych danych na temat kosztów zmiany czasu. Takim podstawowym argumentem przemawiającym za zmianą czasu jest lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. Rzeczywiście cały czas pojawiają się argumenty zwolenników zmiany czasu, jak też zdecydowanych przeciwników. Nie ma żadnych badań, które przemawiałyby albo za odstąpieniem od zmiany czasu. Za to 76% Europejczyków jest niezadowolonych z wprowadzania zmiany czasu. Lider centroprawicowej Partii Ludowej Mariano Rajoy został wybrany na szefa mniejszościowego rządu hiszpańskiego. Ten wybór kładzie kres długiemu kryzysowi politycznemu w kraju, podczas którego Hiszpania nie miała rządu o pełnych kompetencjach. W Warszawie po raz drugi odbyła się wczoraj akcja przywracania imion zorganizowana przez Stowarzyszenie Za Wolną Rosję. Przy Kamieniu Katyńskim uczestnicy zapalili znicze i odczytali imiona ofiar stalinizmu. Dziś w Rosji obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Stanowił tam jedzenie, natomiast jego siostra Olimpia nie wiedziała nic, bo jeszcze zbyt mała, żeby się w tą pomoc angażować. Tak myśleli? Tak myśleli. Ona raz gdzieś tego mężczyzna spotkała, wtedy ojciec powiedział, bądź cicho, nic nie mówi, nic nie widziałeś, nic nie mówi. Ale ona też potem w rozmowie okazało się, że dała szczegóły. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła trumny. Żadnej lampy, żadnej świcy. W oknach zawieście trumny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Czyść całe duszeczki w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze rzewnie. Każda śpieszcie do gromady, gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady, wstępujcie w święty przybytek. Jest ją można, są pacierze i jedzenie, i napitek. Głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. To są zalety
funkcjonowania mediów publicznych. Jak nie będzie mediów publicznych, to już takich słuchowisk na poezie chociażby dziadów Adama Mickiewicza już na pewno nikt nie będzie w Polsce robił. A ja już wracam, Wiktor Świetlik, moimi gośćmi, przypominam, są pani profesor. Tutaj drobne komplikacje z nazwiskiem, w oficjalnych niektórych uniwersyteckich dokumentach jest, że Hanna Zowczak, ale jak wiem od pani profesor i z publikacji, z podpisów pod publikacjami naukowymi, pani profesor Magdalena Zowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Mateusz Mateuszkowicz, dyrektor TVP Kultura, także znany publicysta i filozof. Szanowni Państwo, posłuchaliśmy najbardziej chyba emblematycznego tekstu należącego do wielkiej literatury polskiej, dotyczącego święta Wszystkich Świętych, czy święta zmarłych właściwie w tym przypadku, jednego i drugiego pomieszanych. Święta może wszystkich będących czyśćców w tym przypadku. No i właśnie pytanie, na ile ta obrzędowość się zmieniała w przeszłości i dzisiaj? Czy nasi dziadkowie obchodzili Dzień Wszystkich Świętych w sposób podobny, czy zupełnie inny? To zależy, jeżeli mielibyśmy porównywać to, co przed chwilą nam zostało tutaj przypomniane, to Mickiewicz skonstruował te swoje dziady z różnych elementów obrzędowości białoruskiej, litewskiej i nigdzie nie było tego rodzaju obrzędu, tak jak on to przedstawił. Szczególnie, że tam duchy przylatują, no więc... No nie, to już nie o to chodzi, ale chodzi o sam obrzęd, to przywoływanie duchów. A czy to jest... Przepraszam pani profesor, że wchodzę w słowo, ale zawsze mnie to nurtowało przy tej lekturze. Czy to jest możliwe, że rzeczywiście na przełomie XVIII i XIX wieku, tak jak to czasami jest podawane w literaturze, niektóre obrzędy pogańskie no, na terenach właśnie chociażby Nowogródczyzny czy Litwy jeszcze funkcjonowały. Zależy, jak pan zdefiniuje pogaństwo, bo niektóre elementy trwają do dzisiaj bardzo mocno. Ja w latach, no nie tylko, nie. Ja w latach 90. prowadząc badania etnograficzne uświadomiłam sobie, jaki może być lęk przed zmarłymi, kiedy mi opowiadano o spotkaniu z duszami zmarłych właśnie w okolicach tego święta nocą pod cmentarzem. Były to absolutnie straszne opowieści, bo jeżeli się im wejdzie w drogę, to można zostać rozszarpanym na miejscu. I wiara w to była absolutnie żywa w latach 90. w niektórych środowiskach. Sądzi pani profesor, że to jest bardziej efekt, no, że to jest kontinuum z wierzeniami pogańskimi, czy nie jest to po prostu efekt działania horrorów nie, i tego typu nabytków, bym powiedział, związanych z kulturą masową? Nie, dlatego że to była prowincja Związku Radzieckiego w latach 90. tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego i tam tak zwana religia udomowiona funkcjonowała, czyli przekaz bezpośredni. Przede wszystkim dziadkowie edukowali wnuczęta religijnie i oni pewne rzeczy wręcz odżywały archaiczne w tej kulturze. I to nie było, te narracje, to ja bym mogła w tej chwili ułożyć z nich scenariusz filmu. Natomiast lęk, który się za nimi krył, to nie był lęk przed żadnymi tam fantazmatami, jakimiś żywymi trupami. To był lęk przed zmarłymi i to zmarłymi, bliskimi zmarłymi. I to różni, bym powiedziała, stosunek, ten stosunek, który starał się wypracować Kościół chrześcijański w ogóle wobec zmarłych, wobec tego takiego archaicznego lęku, którego my często dzisiaj nie jesteśmy świadomi. Właściwie dawniej przy każdym ważniejszym wydarzeniu w życiu społeczności tym zmarłym składano ofiary po to, żeby ich przebłagać. Oni mogli pomagać, ale oni mogli też szkodzić. Oni mogli przyciągać do siebie. Także do dzisiaj zresztą w obrządkach pogrzebowych funkcjonują również w Polsce takie
rozmaite drobne gesty, żeby uniemożliwić powrót tego zmarłego pożywy. A jakie to są gesty? No na przykład wynoszenie trumny przez okno, no to już takie spektakularne bardzo, ale trzykrotne trącanie trumną o próg, czy no, takie przemówienia pożegnalne, wylewanie wody po myciu zmarłego, pozbywanie się tych wszystkich rzeczy, których używał, niszczenie ich. Z drugiej strony jest też zwyczaj obdarowywania biednych ubraniami zmarłego, ale to trochę się wiąże z takim postrzeganiem ubogich w kontekście dziadów dawnych właśnie. Dziadów, którzy reprezentowali duszę zmarłych. Również Chrystus był wyobrażany często jako sprawdzający ludzi i chodzący po biedności w świecie, czyli w postaci dziada. Starca, żebrzącego starca, krótko mówiąc. Nieprzyjęcie takiego starca do domu groziło poważnymi sankcjami. Żebracy to bardzo dobrze potrafili wykorzystać. A jeszcze przerwaliśmy trochę przy tym Mickiewiczu. Czy on, pani profesor, jednym słowem pozbierał różne fragmenty tradycji, czy no, w dziadach jest dużo konfabulacji? Nie, to... W sensie nie chodzi mi o wątki nadprzyrodzone, tylko te związane z samą obrzędowością. Nie, tam to jest bardzo w duchu, bym powiedziała, tej obrzędowości. Natomiast nigdzie folkloryści, to już dawno badając rozmaite aspekty obrzędowości pogrzebowej, nie stwierdzili takiego obrzędu, jak on to skonstruował. On po prostu poskładał pewne elementy w taką artystyczną całość, strukturę w tym taką. Po części, musimy pamiętać, że dziady były pisane w sposób taki rozproszony, ale poszczególne części powstawały błyskawicznie. Dziady drezdeńskie chyba kilkanaście godzin nawet powstały, więc to znając też skłonność Mickiewicza do takiej postawy profetycznej, do improwizacji i tak dalej, no to jest Mickiewiczowa wyobraźnia. Natomiast jest jedna bardzo ciekawa rzecz związana z dziadami. Wspomniałeś, Wiktorze, o tym, że jak nie będzie mediów publicznych, to kto tak zarejestruje dziady? Otóż nie podlizywałem się dyrektorowi TVP Kultura. Od razu tłumaczę, proszę tutaj. Nie, 1 listopada to emitujemy dziady z Winarskiego. Nie było to umawiane, nie jest to tylko reklama. Ale ja teraz też jeszcze raz, jeżeli możesz, tak? 1 listopada w TVP Kultura dziady z Winarskiego, ale warto powiedzieć, że już dawno nie było takiego roku w polskim teatrze, w którym byłoby kilka nowych premier dziadów. Ten rok był wyjątkowy pod tym względem i to jest ciekawe, dlaczego teatr wraca do dziadów. Wraca Michał Zadara, który jako pierwszy w historii wystawił całość dziadów, 14-godzinny maraton w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Litwin Nekrosius w Teatrze Narodowym wystawia dziady, takie bardziej misteryjne, mistyczne. Teraz Teatr Wierszalin przygotowuje swoją premierę dziadów na własny jubileusz i to mają być takie dziady obrzędowe, połączone rzeczywiście z pójściem na groby zmarłych tego dnia. Nie tak dawno też była premiera dziadów Pasiniego, więc to jest niezwykle ciekawe. Znaczy, są te dziady historyczne z lat 60., są dziady z Winarskiego, a te kolejne jakoś popadały w niepamięć, a tutaj teatr wraca. To czym byś uzasadnił taką reaktywację, powrót dziadów? Jest kilka motywów, tutaj mi się wydaje. Po pierwsze, żyjemy w takim momencie, w którym jest taka silna potrzeba przepracowania swojej tożsamości i odniesień takich tożsamościowych. I dziady są świetnym tekstem, żeby ćwiczyć na tym naszą rozmowę o tym, czym jest polska tożsamość, czym jest polska tradycja. To może być albo w takiej formie podtrzymującej, jak u Nekrosiusa, a może być w takiej formie obnażającej, jak u Zadary. Zadara uważa, że to nie jest żadne misterium narodowe.
że to jest po prostu wynik zawiedzionej miłości Mickiewicza, który w takiej konwulsji po odrzuconej miłości pisze te dziady. Czy negujemy, czy odnosimy się pozytywnie, za każdym razem musimy się zmierzyć z najważniejszych tekstów polskiej kultury. I to też jest bardzo ważne, że chyba popatrzmy, jaką ciekawą mamy kulturę, skoro jeden z naszych najważniejszych tekstów, który wiele osób zna na pamięć w obszernych partiach, jest tekstem, który właśnie się odnosi do tej sfery na styku życia doczesnego i życia później. Zagrobowego, tak? Albo wątki społeczne, które są też bardzo silne u Mickiewicza, które z kolei były ważne dla Zadary. A skąd ta siła akurat tego dzieła w literaturze polskiej? Bo dziady wybierają to znakomity tekst literacki, albo jest znakomitość polega na świetnym wyczuciu dramaturgii. Znaczy, rzeczywiście Mickiewicz potrafił zbudować misterium za pomocą tekstu literackiego i odtwarzanie tego misterium, przywoływanie go, no to jest gratka dla każdego reżysera. Znaczy, bo to jest teatr, żeby tę magiczność wywołać. I tekst, który wprost się odnosi do tajemnicy, jest do tego znakomity. Jednym z takich bardzo ważnych dla mnie wspomnień związanych z świętem Wszystkich Świętych były wędrówki przed laty, kiedy byłem małym dzieckiem przez cmentarz Nagrodowy w Łodzi, gdzie wchodziliśmy na grup ewangelicki moich pradziadków, a także prapradziadka, przedzierając się przez takie dzikie chaszcze do takiego starego grobu, który gdzieś w tych chaszczach naprawdę szło się dziesiątki metrów i on stał po prostu taki zarośnięty wokoło krzakami, których trzeba było właściwie sobie wydrzeć ścieżkę. No dzisiaj jest tam po prostu fragment tego cmentarza komunalnego, który się rozrósł w tym kierunku. Stoją nowe groby, no już nie ma na Łubieckiej Ogrodowej takich, gdzie właśnie chaszczy, chociaż jest wiele pięknych zabytkowych grobów. Czy można by to odnaleźć też w tym trochę to, co się dzieje i ze świętem Wszystkich Świętych i generalnie rzecz biorąc, taką obrzędowością, że ona się staje masowa, że w jakiś sposób ją trochę zjada i kultura masowa, i taka współczesność? Różnica polega na tym, że w tej chwili każdy stara się, żeby swoich bliskich pochować w takim bardzo trwałym grobie. Dawniej na to było stać tylko najbardziej zamożne. Chłopskie mogiły, takie ziemne, miały drewniane krzyże i nikt ich nie naprawiał. Co więcej, funkcjonowało wierzenie, że nie należy ich naprawiać, bo jak w miarę jak on się rozsypuje, to również prochy tego zmarłego są niejako wchłaniane przez ziemię, czyli de facto, kiedy krzyż się rozpada, to i zmarły się rozpada w proch. I to jest ten stan pożądany, to jest ten stan, do którego wszyscy zmierzamy. Co wiąże się zresztą znowu z historią stworzenia. Jest taka żydowska opowieść o tym, że jak Bóg stwarzał Adama, to wziął ziemię z czterech stron świata, żeby gdziekolwiek nie pójdzie, to mógł spocząć. No więc z prochu jesteś, w proch się obrócisz, to jest właśnie to, bo dopiero ten moment umożliwia przejście tak naprawdę do życia wiecznego, kiedy już te szczątki uległy. No więc to, czyli chłopów czy uboższą ludność grzebano płytką, gęstą i często przekopywano, żeby grzebać następnych.
Czyli ta pamięć, pamięć tych grobów nie była bardzo długa, w sensie pielęgnowania. No, mogła być, to mogły być przekazywane, to mogły być groby, jeżeli w miarę stabilna była wspólnota, to był teren w centrum przy cmentarzu, co też inaczej lokalizowało te cmentarze niż współczesne, położone poza miastem daleko zazwyczaj. I to też Kościół bardzo nad tym pracował, żeby to nie było w centrum, bo to sprzyjało rozprzestrzenianiu się rozmaitych tam chorób i zaraz. Więc inna jest lokalizacja, inny jest sposób pochówku właśnie takiego trwalszego, chociaż z drugiej strony też tak przecież no, mamy inne formy, tak powiem, można zapalić znicz wirtualnie, jest to możliwe. Poza tym wiele osób, które nie mają czasu na porządkowanie grobów, wynajmuje osoby, które robią to za nich, za nie. Ariest pisał, że pisząc o zwyczajach związanych ze świętem, pisał, że następuje indywidualizacja, że raczej potrzeba nam takiego jak kącika pamięci w domu, gdzie wiesza się portret. Ale ja myślę, że w tej chwili jednak jest taki czas, że bardzo doceniamy to, że możemy się chociaż raz w roku spotkać. Wszyscy od najmniejszego do najstarszego. A czy duże są różnice między formami obchodzenia w regionach polskich? No to się wymieszało. Ja myślę, że są raczej różnice, jeśli chodzi o wyznania, bo przecież Polska nie jest jednolita wyznaniowo i dobrze jest to przypominać przy takich okazjach, jako że przecież mamy różne cmentarze różnych wyznań. Rodziny są mieszane i często osoby innych wyznań właśnie uczestniczą w tych obrzędach chrześcijańskich. No wiadomo, no, żyją w tej kulturze, natomiast no, na przykład dobrze jest zwrócić uwagę na pewne związki tutaj tych świąt ze świętami żydowskimi. Weszliśmy już w nowy 5777 rok, nie tak dawno temu. 10 dni pokutnych między Rosh Hashanah a Yom Kippur to są właśnie, to jest w pewnym sensie odpowiednik, powiedziałabym, że tego może raczej dnia zadusznego, bo on nawiązuje do Księgi Machabejskiej, która co prawda, drugiej Księgi Machabejskiej, która co prawda nie należy do kanonu Biblii Hebrajskiej, ale wiąże się to z takim pasusem, kiedy Juda Machabeusz postanowił złożyć ofiarę przedbłagalną za zmarłych, za zabitych w bitwie, którzy dopuścili się świętokradztwa. I tam jest taki komentarz, że gdyby nie wierzył w życie wieczne, to ta ofiara by nie miała sensu. Dziękuję serdecznie, przerwę Państwu, ale tylko po to, żeby niedługo wrócić i dalej rozmawiać, ja także o przeszłości. To jeszcze słuchamy kontu, panie profesor. Chodzi o to, że w tym wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych ważny jest aspekt modlitwy za duszę, czyli coś, czego nie uznają protestanci, a co łączy być może tutaj pokutę i właśnie to wspominanie Żydów i chrześcijan. Teraz się upowszechniło to jednak palenie ciał, również tam, gdzie Kościół niechętnie w tej chwili na to patrzy, no bo cena takiego grobu, takiego miejsca na cmentarzu, to już sięga naprawdę wysoko, zwłaszcza w dużych miastach. To wszystko wpływa oczywiście na również zwyczaje związane z wątki merkantylne. Tak, no to się nie da tego uniknąć. Wątki, znaczy zakotwiczone w poczuciu jakiegoś absolutu. Święta zmarłych, te dwa dni, to jest fantastyczny okres dla handlu i przechodzimy tak płynnie, bym powiedziała, potem do Bożego Narodzenia, no bo to jest
To między innymi też ze względu na Halloween, które ja poprzedzę. No to jest ten moment, kiedy handel ma swoje wielkie dni ze względu na te wszystkie gadżety, które w tej chwili są użytkowane w przypadku odwiedzania grobów. Ale z tymi grobami to jest ciekawa sprawa, bo jest też silnie zakorzenione w polskiej tradycji legenda o pierwowinie, prawda? Bardzo istotny jest ten wątek też indywidualności w polskiej kulturze i jednak pewnego przywiązania do własności, że ten własny skrawek ziemi, który jest długo, bo nawet po śmierci jest grobem, to jest jednak taki szacunek dla naszej jednostkowości i stąd takim koszmarem dla nas, czymś niewyobrażalnym jest pamięć o zbiorowych mogiłach, na przykład groby katyńskie, prawda? Herbert, kiedy pisał o tych grobach, mówił o tych guzikach pojedynczych, tak? Śmierć, bo o tym, że trzeba wszystkich policzyć. Śmierć jest zawsze indywidualna. Nawet jeżeli jest wynikiem jakiegoś masowego mordu, nawet jeżeli jest wynikiem wojny, to my pamiętamy przede wszystkim o poszczególnych imionach i nazwiskach, tak, o tych poszczególnych guzikach, które są pochowane. Osobny grób jest symbolem jednak czegoś takiego. Tylko, że to był przywilej tych możnych Piotrowi, to nie był jakiś tyle, kto on do niego sprzedał tę wioskę. Ale to się chyba zmienia, to jest ciekawe, po powstaniu styczniowym, które zostały włączone szersze, jak się mówi, masy społeczne i pamięć o grobach bohaterów, o mogiłach przetrwała bardzo długo, tak? Słynna mogiła z Nocy i Dni Bohaterowicza chociażby, prawda? Która sięga pamięcią jeszcze starszej mogiły pierwszych osadników z XVI wieku, to... Ale to są wszystko groby szlacheckie, a groby chłopskie, no to właśnie rozpadały się i pamięć ginęła często razem z tym krzyżem. Pamięć o tyle, o ile ona nie opiera się na przekazie ustnym, ale to wiadomo, że ten przekaz ustny też. No, zarówno pismo, krótko mówiąc, jak wystawne groby, czy to pompa funebris, bo przecież o tym żeśmy nie mówili, ale to cmentarz jest nie tylko miejscem, gdzie się jednoczą żywi ze zmarłymi, ale on odzwierciedla strukturę społeczną, to znaczy status majątkowy, status społeczny jest uwidoczniony właśnie poprzez formę grobu. No domyślam się, że to było w latach 90. bardzo widoczne, kiedy były te, że posiadacze Mercedesów mieli lepszy tamień niż posiadacze tramwajów. No tak, ale to też się jakoś tam wiąże ze statusem wtórnie, co prawda, ale się wiąże. A tak jest zawsze ta warstwa aspirująca, która stara się wzorować na warstwie zamożniejszej, a czasem nawet ją przeskoczyć i to jest bardzo widoczne zarówno na drogach, jak i na cmentarzach. Jeżeli jeszcze można dodać o pochówku tych magnatów i możnych, to oni czasami przyjmowali taką postawę pokory, to znaczy kazali się na przykład chować pod wejściem do kościoła, żeby wszyscy deptali niejako po ich grobie. To był taki znak pokory. No ale wisiała tablica z inskrypcją i do dzisiaj można przeczytać, kto tam został pochowany, natomiast po ich chłopach pańszczyźnianych nie zostało ani śladu. Ale to jest też ciekawy wątek, że nawet najbardziej pompatyczny pogrzeb najzacniejszego obywatela wiąże się z tym elementem przynajmniej deklarowanej pokory i równości wobec śmierci i życia pozagrobowego. To tutaj się przypomina z kolei cały ceremoniał pogrzebowy rodziny dynastii Habsburgów. Tam jest taki element, że kiedy trumna ma zostać wniesiona do kościoła, to jest pukanie w bramę, pytanie kto tam, są wymieniane wszystkie tytuły cesarsko-królewskie, dynastyczne i odpowiedź z kościoła: nie znam takiego. Dwukrotnie
powtórzona i dopiero kiedy za trzecim razem pokorny sługa i tutaj imię niechcielne pada, dopiero drzwi się otwierają, prawda? Czyli to poczucie jednak równości wobec śmierci, nawet jeżeli jest deklarowane, nawet jeżeli jest tylko w takiej sferze symbolicznej, jest bardzo istotne. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca, ale chciałbym, gdybyście króciutko jeszcze powiedzieli, czy, tak wychodząc trochę z tej przeszłości w przyszłość, na ile wszystkich świętych powinno być elementem polityki państwa, na ile polityka kulturalna państwa może tutaj na to w jakiś sposób przeregulować, czy wspierać pewne odpowiednie podstawy, wzorce, rzeczy, które wpływają na tożsamość, także w kontekście Halloween. Bardzo przepraszam Państwa, ale macie na to po 40 sekund. Zasada pomocniczości głosi, że państwo nie musi ingerować tam, gdzie sobie samo społeczeństwo radzi. Przy wszystkich świętych widzimy, że jednak ta siła tego, co obchodzimy tego dnia, jest większa. Po prostu nie wolno się dać zwariować. Przychodzi sobie to Halloween za pomocą filmów anglosaskich. Mieszkam w malutkiej wsi teraz i owszem, widuję przebierańców, ale i tak to wszystko jest niczym w porównaniu z kolejnym dniem, kiedy wszyscy idą na grobę. Chcieliśmy przejmować odpowiedź Mateusza Matuszkiewicza. Pani profesor? Ja chciałam tutaj zakończyć dowcipem, chociaż to nie będzie dotyczyło polityki państwa, ale właśnie pyta synek mamy, dlaczego mu nie chce kupić stroju na Halloween, a ona na to mu odpowiada, bo to nie jest polskie święto, Brajanku. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi była pani profesor Małgorzata Zawczak. Magdalena Zawczak. Już po raz trzeci też przychyliśmy pani profesor. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi była pani profesor Magdalena Zawczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, a także Mateusz Matuszkiewicz, dyrektor TVP Kultury. Dziękuję serdecznie. Wiktor Świetlik. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Do 2 listopada trwa policyjna akcja Znicz. Podkomisarz Dawid Marciniak z biura prasowego KGP zwraca uwagę, że na drogach jest zdecydowanie więcej samochodów. Wiele osób wyruszyło już na groby najbliższych. Przypominamy i też apelujemy, byście Państwo zwracali uwagę na przede wszystkim w rejonie cmentarzy, na tych drogach dojazdowych. W wielu miejscach została zmieniona organizacja ruchu. Trzeba mieć to na względzie, że nie jesteśmy na procesami i przewidzieć, że nawet jeżeli nawigacja mówi nam, że dany odcinek drogi powinniśmy pokonać w 3 godziny, to może się okazać, że to wcale nie jest prawda. W czasie akcji Znicz więcej patroli można spotkać wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju. Lider centroprawicowej Partii Ludowej Mariano Rajoy został wieczorem wybrany przez Kongres Deputowanych na szefa mniejszościowego rządu hiszpańskiego. Wybór Rajoya kładzie kres 10-miesięcznemu kryzysowi politycznemu w kraju, podczas którego Hiszpania nie miała rządu o pełnych kompetencjach. Kongres wyłoniony w wyborach w grudniu 2015 i następnie w czerwcu 2016 roku nie zdołał się porozumieć co do kandydata na szefa władzy wykonawczej, którą Rajoy wykonywał jedynie jako urzędujący premier. Włochy zachęcają zagranicznych inwestorów perspektywą możliwości osiedlania się w tym kraju na dłużej. Mowa jest o tym w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok, wysłanym już do oceny Komisji Europejskiej. Na wizę wjazdową do Włoch i zezwolenie na 3-letni pobyt w tym kraju liczyć może każdy, kto kupi obligacje Skarbu Państwa za sumę co najmniej 2 milionów euro. Takie same prawa nabywa ten, kto zainwestuje 1 milion euro w przedsiębiorstwo działające na terenie Włoch oraz kto podobną sumę przeznaczy na cele dobroczynne w dziedzinie kultury i oświaty oraz opieki nad imigrantami, badań naukowych i ochrony zabytków. W projekcie pomyślano też o tych włoskich naukowcach i badaczach, którzy opuścili kraj z powodu braku perspektyw. Zjawisku temu nazywanemu potocznie ucieczką. W przewoźnikach litewskich, a oni też konkurują ceną z naszymi polskimi przewoźnikami. No to oczywiście mamy wolny rynek, Unia Europejska, kto lepszy, kto da lepszą ofertę, ten wygrywa.
ale też przez Litwę sporo ciężarówek z Rosji jeździ. No i tu już jest wybitnie polityka, bo my co roku mamy tak jakieś perturbacje związane z tym, ile Rosja przydzieli nam zezwoleń na jazdę, czy pomiędzy Rosją a Polską, czy pomiędzy krajami trzecimi a Rosją. Ten rynek jest generalnie bardzo trudny i on się skurczył, bo pamiętajmy, że oprócz tej liczby zezwoleń, no to my już masy w postaci bardzo wielu artykułów, chociażby spożywczych, nie możemy do Rosji wwozić, bo jest embargo, więc dzisiaj ten rynek jest też o tyle mniejszy, że polscy przewoźnicy albo daleko, daleko i tu gdzieś jadą, powiedzmy, przez Ukrainę w kierunku wschodnim, tamte rynki znaleźli, albo gdzieś szukają na południu. Z Adrianem Fogalskim, ekspertem do spraw infrastruktury, rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Przenosimy się na zachód Europy i będziemy pytać, dokąd dojedzie Theresa May i cała Wielka Brytania oraz w co gra premier Zjednoczonego Królestwa. To pytanie zadawane jest nie tylko na Wyspach Brytyjskich i w pozostałych europejskich stolicach, ale także w Brukseli. Tam jest Beata Płomecka, autorka naszego magazynu europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Długo nie było wiadomo, kiedy Wielka Brytania prześle wniosek dotyczący wyjścia z Unii, bo premier Theresa May zwlekała z decyzją. Z tej okazji skorzystali koledzy z jej partii, ci bardziej eurosceptyczni, dodajmy, no i to oni de facto zdecydowali, że będzie to wiosną przyszłego roku. No ale co będzie we wniosku, bo to jest pytanie najważniejsze. Tutaj chyba odpowiedzi na razie jeszcze nie mamy. Tak, to jest wciąż wielka niewiadoma, bo z jednej strony premier May mówi, że te negocjacje z Unią Europejską będą twarde, że ona będzie forsować tę taką twardszą wersję rozstania z Unią. Mówi, że to będą, że to otworzy wielkie możliwości dla Wielkiej Brytanii. Już niektórzy nazwali tę retorykę mocarstwową. Mówi też, że konieczne jest odzyskanie suwerenności, przeniesienie władzy do Wielkiej Brytanii, do parlamentu, do sądu. Trochę to dziwi, bo to jest taki skrajny wariant Brexitu, bo to oznaczałoby, że nie będzie miała dostępu Wielka Brytania do jednolitego rynku i to będzie też nieopłacalne. Jasne jest, że jeżeli cokolwiek Wielkiej Brytanii podobało się w Unii Europejskiej, to to był właśnie dostęp do największego na świecie rynku konsumenckiego. Po drugie, chyba taka wizja wyjścia twardego, znaczy ta twardych negocjacji jest nierealna, bo nawet jeśli Wielka Brytania będzie poza Unią Europejską, no to będzie musiała jednak spełniać liczne zobowiązania międzynarodowe, na przykład członkostwo we Światowej Organizacji Handlu. Więc te wszystkie sygnały wysyłane przez premier May są tak niejednoznaczne, że rzeczywiście trudno powiedzieć, co w tym wniosku będzie. Jak wspomniałeś, podjętą decyzję przez eurosceptyków istotnie, bo premier May zwlekała, to znaczy chciała poczekać jeszcze nawet na wybory we Francji, w Niemczech, czyli jesień przyszłego roku i ewentualnie wysłać wniosek pod koniec roku, wcześniej wysądować jeszcze państwa członkowskie. Eurosceptycy, którzy wcześniej wymuszali na Davidzie Cameronie wiele decyzji, zresztą pod ich wpływem chcą zrobić porządek w partii, to już wiele razy mówiliśmy, zorganizował referendum, żeby uciszyć eurosceptyków. Teraz eurosceptycy wymusili na premier May jednak wysłanie wniosku jak najszybciej, czyli to jest wiosna przyszłego roku. Ale te wszystkie niewiadome, te różne sygnały dobiegające z brytyjskiego rządu, niektórzy wręcz mówią o chaosie, bo jest wiele różnych stanowisk, to wszystko powoduje, że nie tylko Brytyjczycy nie mają jasnego obrazu sytuacji, nie tylko Europejczycy, mówię o ludziach i politykach, ale też i eksperci. Tak mówiła mi Agata Gostyńska-Jakubowska z londyńskiego Instytutu Center for European Reform. Trudno jest dzisiaj z całą pewnością powiedzieć ekspertom, co gra Theresa May. Widzimy różne strony rządu, które wysyłają różne sygnały do różnych rozmówców. Tym samym nam, ekspertom, trudno powiedzieć, jaka będzie ostateczna strategia Theresy May, a wcale nie wykluczam sytuacji, że Theresa May jeszcze nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej kwestii, bo oprócz tego, że chce wykonać wolę narodu, to jak rozumiem, sąduje również inne środowiska, które będą tym Brexitem obciążone. No właśnie, ta obecna sytuacja przypomina nam przygotowania do referendum, kiedy to David Cameron zwlekał z przesłaniem do Unii postulatów. Theresa May też jeszcze kart nie chce, czy może bardziej precyzyjnie nie może odkryć, no ale my możemy spróbować pospekulować, co znajdzie się
we wniosku do Brukseli, który uruchomi negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. No jeśli chodzi o te spekulacje, co może być we wniosku, to jak mówimy o różnych głosach dobiegających z rządu, bo rzeczywiście jeszcze tylko dodam, że premier May, jak mówi o tych twardych negocjacjach, to jednego dnia ona właśnie w ten sposób o tym mówi, a drugiego dnia minister finansów jest na Wall Street na przykład, rozmawia z finansistami i mówi, że żadnych takich twardych negocjacji nie będzie, wszystko będzie raczej, żadnych wstrząsów nie będzie, Wielka Brytania częścią jednolitego rynku pozostanie. Natomiast w jednej kwestii Theresa May jest konsekwentna od dawna, przecież mówiła o konieczności ograniczeń, wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy. Cały czas o tym mówiła i to się nie zmieniło także w kampanii przedreferendalnej. Tak jeszcze tylko dodajmy, że w kampanii akurat przedreferendalnej pani obecna premier była w obozie zwolenników pozostania w Unii Europejskiej. To jest też tak, że ona jest teraz w trudnej sytuacji, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej uważała, że Wielkiej Brytanii będzie lepiej w Unii Europejskiej. Teraz uważa, teraz proponuje takie twarde rozstanie z Unią Europejską, co powoduje, że Wielka Brytania tych związków takich, jeżeli ta wizja się rzeczywiście zostanie zrealizowana, tych związków z Unią Europejską silnych mieć nie będzie. Ta kłopotliwa sytuacja jest, można ją zauważyć po ujawnionych nagraniach przez gazetę Guardian. Ujawnione zostały nagrania spotkania Theresy May jeszcze przed referendum z przedstawicielami Goldman Sachs, gdzie mówiła, że przynależność do Unii zamieszkanej przez 500 milionów osób jest tak znacząca, że nie wyobraża sobie, żeby Wielka Brytania znalazła się poza Unią Europejską. Jeżeli ktoś chce inwestować w Wielkiej Brytanii, to tylko dlatego, że Wielka Brytania jest w Europie. No, teraz mówi zupełnie inaczej, to też powoduje, że ta jej, niektórzy mówią, że postawa jest niejednoznaczna, inni mówią, że jest koniunkturalna, bo przecież robi to, co eurosceptycy jej tylko mówią, więc bierze przynajmniej na razie właściwie stronę tylko eurosceptyków u siebie w partii konserwatywnej. Natomiast tak jak mówię, ten dostęp do jednolitego rynku, jakieś ograniczenia będą. Tego możemy być pewni. Myślę, że także trochę w tym wniosku skupi się na jednolitym rynku, że może od razu nie będzie forsowała tych twardych negocjacji w samym wniosku, jeżeli mówimy już o spekulacjach, co będzie na papierze, to jednak ten dostęp jakiś do jednolitego rynku będzie chciała utrzymać, dostęp pozostać także w Unii Celnej, będzie chciała pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Celnej. Wydaje mi się, że to będą te takie kluczowe zarysy, ale co będzie i w jakie jeszcze inne sfery obejmie ten wniosek, to znaczy co znajdzie się w tym wniosku, jakie inne sfery dotyczące negocjacji, to jest, no tak jak powiedzieliśmy, duże niewiadoma. Na razie Theresa May mówi tak. Zrealizujemy wolę Brytyjczyków. Postaramy się wynegocjować najlepsze porozumienie dotyczące handlu i usług z Unią Europejską i skończymy ze swobodnym przepływem osób. Tego chcieli Brytyjczycy i te oczekiwania zostaną przez rząd zrealizowane. Theresa May jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony ma naciski swojej partii, głównie eurosceptycznego skrzydła Torysów, z drugiej strony jest presja parlamentu, no a do tego dochodzą jeszcze pytania o spójność samej Wielkiej Brytanii i ewentualne referendum niepodległościowe w Szkocji. A właśnie, bo Szkocja zaraz przecież po tym brytyjskim referendum w czerwcu poinformowała, że Szkocja, która zagłosowała, dodajmy, za pozostaniem w Unii Europejskiej, że nie wyobraża sobie i nie godzi się z tym werdyktem większości i będzie chciała pozostać na unijnym jednolitym rynku. Jeżeli to będzie niemożliwe, jeśli Wielka Brytania, tak rząd Wielkiej Brytanii tak te negocjacje poprowadzi, że to będzie niemożliwe, żeby Wielka Brytania częścią jednolitego rynku została, Szkocja zorganizuje referendum. I już się mówi, że tym razem wynik będzie inny, bo w 2014 roku, kiedy to referendum pierwsze było przeprowadzone, jednak nieznacznie wygrali, ale wygrali zwolennicy pozostania w Zjednoczonym Królestwie. Teraz może być już inaczej, skoro tak wielu obywateli Szkocji zagłosowało jednak za pozostaniem także Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Ta twarda linia nie podoba się właśnie w Szkocji. Twarda linia forsowana przynajmniej na razie przez premier Wielkiej Brytanii nie podoba się w Szkocji. I to też było potwierdzeniem tego, było spotkanie na początku tygodnia na Downing Street. Brytyjska premier zaprosiła władze Szkocji, Anglii, Irlandii Północnej i Walii. No i tam
politycy chcieli usłyszeć, co Theresa May ma im do zaproponowania, co już przygotowała, jak będzie prowadziła negocjacje i czy będzie brała pod uwagę stanowisko wszystkich krajów. I skończyło się wielkim rozczarowaniem, tak mówiła premier Szkocji Nicola Sturgeon. Jest poczucie frustracji. Nie tylko Szkocja tak to odczuwa, ale także władze innych regionów. Kiedy zadawaliśmy podstawowe pytania, co rząd Wielkiej Brytanii chce osiągnąć, nie dostaliśmy tak naprawdę żadnych odpowiedzi. Ja powiedziałam dokładnie, że my chcemy uniknąć twardego Brexitu. Jeśli to będzie niemożliwe, zrobię wszystko, by utrzymać dostęp Szkocji do jednolitego rynku, nawet jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii. Nierozsądne ze strony brytyjskiej premier byłoby, gdyby zignorowała nasz głos i nie traktowała nas po partnersku. Dosyć czytelny sygnał nawiązałeś do tego referendum w Szkocji. Dosyć czytelny sygnał. Byłoby to nierozsądne, mówi premier Szkocji. Tak mówi Szkocja. Północna Irlandia też przecież, przypomnijmy, zagłosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej. Ostra krytyka na Theresa May spada także w brytyjskim parlamencie. Opozycja nie jest aż tak silna. To przywództwo nie jest mocne Jeremy'ego Corbyna, ale niemniej w Parlamencie Europejskim lider Partii Pracy podczas jednej z debat powiedział, że dał do zrozumienia, że będzie Partia Pracy, że opozycja będzie pilnie się przyglądać, jak Theresa May będzie prowadzić negocjacje, będzie patrzeć jej na ręce. O to, co mówił Jeremy Corbyn w brytyjskim parlamencie. Nie sądzę, byśmy mogli uzyskać dobre porozumienie dla kraju, jeśli będziemy grozić Unii Europejskiej, zachowywać się arogancko, wręcz ją pouczać. Jeśli negocjacje z Brukselą mają zakończyć się sukcesem, rząd powinien przyjąć bardziej dojrzałe stanowisko. By te negocjacje się udały, potrzebny jest plan, a jasne dla wszystkich chyba jest to, że ten rząd nie ma planu. No i mamy Szkocję, mamy Partię Pracy, a do tego jeszcze dochodzi przecież Unia Europejska, która wcale nie zamierza godzić się na dyktowane warunki z Londynu. No ale z drugiej strony pojawia się pytanie, czy Bruksela będzie chciała doprowadzić do wstrząsów na brytyjskiej scenie politycznej. No skoro teraz Wielka Brytania jest lojalnym członkiem Unii, czasami wręcz nadaje ton debacie. Właśnie, ale to było w przypadku Rosji. Przypomnijmy sobie ostatni szczyt, na którym i jeszcze spotkanie ministerialne ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu, Unii Europejskiej, i tam szef brytyjskiej dyplomacji, a później premier May na szczycie jasno przedstawiciele brytyjskiego rządu mówili, że to, co dzieje się w Syrii, te bombardowania na Aleppo, to wszystko musi się skończyć zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. To Wielka Brytania naciskała na dyskusję na ten temat na szczycie i to Wielka Brytania mówiła, że wspólnota musi jakąś decyzję podjąć. W sumie po tym szczycie zwyciężyło stanowisko tych, którzy chcieli łagodniejszego podejścia do Rosji, głównie za sprawą premiera Włoch. Niemniej Wielka Brytania rzeczywiście pokazuje, że to ona chce cały czas być lojalnym członkiem Unii do czasu wyjścia z tej wspólnoty. Natomiast na razie wiemy, że w Unii Europejskiej dominuje twarda linia wobec Londynu. Jak długo się utrzyma, nie wiemy, ale jest takie przeświadczenie, że Unia nie zgodzi się na ograniczenia w swobodnym przepływie osób i takie jest usztywnienie w Unii Europejskiej i Unia, można powiedzieć, na razie odpowiada tak, jak prezydent Francji François Hollande. Wielka Brytania chce wyjść z Unii Europejskiej, ale nie chce płacić. To nie jest możliwe. Wielka Brytania zdecydowała się na Brexit, jak rozumiem, twardy Brexit. Cóż, musimy postąpić zgodnie z jej życzeniem i musimy być twardzi. W przeciwnym razie podamy w wątpliwość nasze zasady i pokażemy innym, że wyjście z Unii Europejskiej to same korzyści, że nie wiąże się to z żadnymi trudnościami i reguły nie obowiązują. To na razie stanowisko Unii Europejskiej. Jakie będzie, kiedy Wielka Brytania przyśle wniosek, zobaczymy. A Wielka Brytania, jak już powiedzieliśmy, przyśle wniosek do marca i myślę, że do marca trzeba będzie poczekać z jakimikolwiek komentarzami, jeśli chodzi o to, co Wielka Brytania będzie chciała osiągnąć. O kulisach Brexitu z Brukseli opowiadała Beata Pomecka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński.
Proszę się nie obawiać. Pamiętam, felieton to najbardziej osobista forma dziennikarskiej wypowiedzi, pełna subiektywnych refleksji. Dlatego nie wnikam w szczegóły konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a byłoby o czym mówić po konsultacjach, jakie prowadziła ostatnio w Warszawie delegacja Komisji Weneckiej. I pomyśleć, że jeszcze rok temu nikt w Polsce nie wiedział o istnieniu Komisji Weneckiej, łącznie z niektórymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. A dziś to weneckie grono zacnych prawników pochyla się nad demokracją w Polsce, nie w Turcji, a w jego składzie od ponad 20 lat była premier Hanna Suchocka. Kto ją wybierał przez te lata do składu komisji? Komu składała swoje sprawozdania? Prawda jest taka, że konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego interesują się wyłącznie media, politycy, środowiska prawnicze. Jest to konflikt tak zwanych elit, rozgrzany dziś do czerwoności, dlatego że w Polsce nastąpiła poważna zmiana polityczna, by nie powiedzieć systemowa, bo obejmująca również kwestie polityki gospodarczej, społecznej, obronnej, a nawet geopolitycznej. Do władzy w wyniku demokratycznych wyborów doszła formacja polityczna kontestująca ostatnie ćwierćwiecze tzw. III RP. Formacja bezwzględnie zwalczana przez układ polityczny powstały po okrągłym stole. Trzeba pamiętać, że tylko dwa razy udało się sformułować rządy nie postkomunistyczne czy liberalne. Myślę o rządzie Jana Olszewskiego, obalonym 4 czerwca 1992 roku i o rządzie Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006-2007, który po utracie większości w Sejmie oddał demokratycznie władzę. A więc jedynie 2,5 roku na 26 lat istnienia tzw. III RP panowały rządy inne od tych, jakie wyobrażały sobie elity PRL-u i III RP. Dodajmy do tego jeszcze niedokończoną, bo przerwaną tragiczną śmiercią Smoleńsku prezydentury Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010.